system. Ready. Rok 2014 to rok wyjątkowy dla Bielskiej Szkoły Przemysłowej. Popularna przemysłówka świętowała jubileusz 150-lecia. W ramach obchodów zorganizowano piknik rodzinny i sesję naukową, a zwieńczeniem była gala. Uroczyste obchody rozpoczęła msza święta w kościele pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa. Główne uroczystości jubileuszowe odbyły się w Bielskim Centrum Kultury. Gości, wśród których znaleźli się absolwenci, dyrektor Jacek Bielenin oraz nauczyciele związani z placówką, powitał Bogdan Sroka, pełniący obecnie funkcję dyrektora. W wystąpieniu okolicznościowym dyrektor Sroka, związany ze szkołą od wielu już lat, przypomniał historię i opowiedział o zmianach, jakie zaszły w przemysłówce na przestrzeni lat. Do udziału w uroczystościach zaproszenie przyjęli także m.in. Jego Ekscelencja ksiądz biskup Roman Pindel, poseł na Sejm RP Stanisław Szwed, prezydent miasta Bielska-Białej Jacek Krywult oraz śląski kurator oświaty Stanisław Faber. Goście złożyli gratulacje na ręce dyrektora Bogdana Sroki. Uroczystość była doskonałą okazją do wręczenia nagród i wyróżnień dla nauczycieli. Po zakończeniu części oficjalnej na scenie Bielskiego Centrum Kultury pojawili się uczniowie, którzy programem artystycznym udowodnili, że mury szkoły opuszczają nie tylko doskonale przygotowani fachowcy, ale i osoby niezwykle utalentowane. W pierwszej części publiczności przybliżono dzieje przemysłówki. Po mini spektaklu na scenie pojawiło się trio gitarowe. Część artystyczna zakończyła się pokazem mody. Warto nadmienić, że uczniowie Bielskiej Szkoły Przemysłowej od lat odnoszą znaczące sukcesy w konkursach dla projektantów mody. Uroczystości zakończono w gmachu przemysłówki. System ready. Ready.